Uszkodzone budynki, zerwane blachy, linie energetyczne, powalone drzewa to efekt trąby powietrznej, która w czwartkowe popołudnie przeszła przez Librantową i Koniuszową. Siła żywiołu była ogromna, na szczęście nikt nie ucierpiał. Tu, gdzie się znajdujemy w Librantowej, sytuacja najgorsza. Łącznie z uszkodzonych 58 budynków, z tego na 16 budynkach mieszkalnych całkowicie dachy zniknęły, na 14 w częściach i 28 budynków gospodarczych tutaj jest uszkodzonych. I tutaj trąba powietrzna szła od Koniuszowej i tam te zniszczenia są w Koniuszowej. 9 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze. W Koniuszowej te zniszczenia są ile mniejsze. Prawdopodobnie świadkowie mówią, że właśnie z tamtego terenu ta trąba się zaczęła, więc jeszcze nie miała takiego impetu i takiej siły, można domniemywać. Natomiast na apogeum całe to było tutaj i można popatrzeć, ta droga, nie wiem jak ten przysiółek, czy ta dzielnica się nazywa, ona ma swoją nazwę, ktoś mi nawet ją podawał, no ona wzdłuż tej drogi szła. Dziś od rana trwa liczenie strat i usuwanie skutków nawałnicy. Już teraz wiadomo, że straty są ogromne. No dziś jesteśmy tutaj około 90 strażaków. Mamy wsparcie ze szkoły aspirantów, przyjął cały autobus kadetów, młodych ludzi, adeptów pożarnictwa, którzy się uczą, no żeby pomóc tutaj w porządkowaniu tego, co jeszcze leży w różnych miejscach, a są to między innymi powalone drzewa, są to rozrzucone blachy, wiszące gdzieś blachy, no wszystko to, co może spaść gdzieś i spowodować ludziom krzywdę, no to idziemy od domu do domu, pytamy ludzi, co im trzeba pomóc i usuwamy tak, żeby chociaż na miastkę normalności im jak najszybciej powrócić. Jak zapewniał wczoraj wicewojewoda Józef Leśniak, każda poszkodowana osoba dostanie wsparcie. Pomoc zadeklarował także premier Mateusz Morawiecki. Można powiedzieć niezwłocznie od ręki zostanie wypłacona pomoc doraźna będąca w dyspozycji wojewody, 6000 zł dla mieszkańców poszkodowanych. Natomiast potem w zależności od szacunków dokonanych tutaj przy udziale inspektora nadzoru budowlanego, jak i pozostałych służb, kwoty pomocy państwa dla mieszkańców będą uzależnione od skali zniszczeń. Sztab kryzysowy powołało także Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Poszkodowani mogą dzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię. Uruchomiliśmy również zespół psychologów, którzy, gdyby była taka potrzeba, na teraz nie mamy takiej jeszcze informacji, jesteśmy do dyspozycji i równocześnie wszelką pomoc mogą udzielić. Został uruchomiony całodobowy dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Nowym Sączu oraz całodobowy infolinia. Po oszacowaniu wszystkich strat mają ruszyć kolejne programy pomocowe. Rozważana jest także możliwość ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, co umożliwiłoby znaczne uproszczenie procedur związanych z usuwaniem szkód i szybką odbudową zniszczeń.